Handel kryptowalutami nie będzie na razie obłożony podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak zdecydował resort finansów po spotkaniu z przedstawicielami osób pikietujących w tej sprawie. Ministerstwo nie rezygnuje jednak z planów opodatkowania handlu wirtualnymi walutami. Razem z NBP i Komisją Nadzoru Finansowego ostrzega Polaków przed wieloma zagrożeniami, które niosą takie właśnie inwestycje. Pod siedzibą Ministerstwa Finansów są nasi wysłannicy. Jestem pod Ministerstwem Finansów, gdzie fani kryptowalut protestują przed nadmiernymi podatkami. Jak widać za moimi plecami, niestety zebrało się bardzo niewielu tych fanów kryptowalut. Gdyby nie pielgrzymka, która przez Warszawę przechodzi do Częstochowy, to najprawdopodobniej zabrakłoby żywej duszy. Więc najprawdopodobniej problemu nie ma. Prosto z Ministerstwa Finansów, Dawid Augustyn dla TVP. Moi drodzy, witamy Was serdecznie, jest 20 kwietnia, dzień, w którym wszyscy zbieramy się, wszyscy kryptowaluciarze, wszyscy, którzy są przeciwni obecnej formie opodatkowania kryptowalut, zbieramy się pod Ministerstwem Finansów. My jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ponieważ oczywiście mieliśmy problem z trafieniem, ale za chwilę dojdziemy na miejsce, zobaczymy, co tam będzie się działo. Tokenizacja, nasza biurokracja, to jest jedno z dzisiejszych haseł protestu pod Ministerstwem Finansów. Jest nawet megafon. Jak słyszeliście, według policji jest 200 osób na zgromadzeniu. Ale są różne metody liczenia, z tego co wiem. Moi drodzy, teraz czekamy na autobus. Na N14 akurat będzie 56 minut po północy. Do tego czasu mamy zamiar tutaj zostać. Natomiast to, co rzuca się w oczy, to jest pewna niegościnność Ministerstwa Finansów, które nie wpuściło protestujących nawet na teren parkingu. Stoimy sobie tutaj w tym dość wąskim chodniku. Ale przez to wydaje się, że jest nas więcej. A będzie nas jeszcze więcej. Handlować, zalegalizować, kupować, handlować, zalegalizować, kupować, handlować, zalegalizować. Ze mną jest Kuba Mościcki z Trading Jamu. No i poprosimy cię o jakieś pół bądź całkowicie oficjalne stanowisko w sprawie tego pięknego zgromadzenia. No, piękne zgromadzenie, jak się okazało, zmarnowało się. Jest kompletnie na darmo, bo ministerstwo na dzisiejszym spotkaniu oświadczyło nam słowami, ustami pana ministra, że oni znają dokładnie ten problem, który podnosiliśmy. Wiedzą, że opodatkowanie PCC od kryptowalut graniczy z niemożliwością praktycznie. Jeśli ktoś robił dużo transakcji, nie ma fizycznej możliwości się z tego rozliczyć. I pan minister zapewnił nas, że ruszą prace, które będą miały na celu zniesienie opodatkowania PCC od kryptowalut. A w poniedziałek, zgodnie z zapewnieniem pana ministra, ruszamy z grupą roboczą, która będzie pracowała nad wypracowaniem docelowych przepisów dotyczących opodatkowania kryptowalut i ich w ogóle obecności w polskim prawie. Super, dziękuję ci bardzo. To było oficjalne bądź półoficjalne stanowisko Trading Jam. Jak widzicie, demonstrujący przyszli z białymi transparentami. Na tych transparentach nic nie ma. Natomiast ten transparent to jest metafora white papera. I każdy może sobie swoje postulaty pod te białe transparenty podrzucić i o to walczyć. Walczymy o swoje. O to, o co chcemy. Mówię jak jest. Ostatnio pytaliśmy Szczepana, co u ciebie, a teraz zapytamy, co u Szczepana. Szczepan jest nad Moskwą obecnie. Leci. Leci i jeszcze nie doleciał. Czyli jak przyszło co do czego, to wystawił żonę.
Tak. Super. Co tutaj robicie, powiedz? Chyba jako jedyni wyczailiście biznes. Skupujecie papier. Tak, skupujemy papier, ale tak naprawdę akcja polegała na tym, że zbieramy druki PCCC z urzędów skarbowych i później każdy przyniesiony druk zostaje wymieniony na jeden token PCCC. I czym jest ten token PCCC? Wiesz co, to jest token na chwilę obecną pamiątkowy z pierwszej demonstracji, jaka miała miejsce w Polsce. To jest chyba, właśnie pierwszy token okolicznościowy, token protestacyjny, jaki kiedykolwiek powstał. Dokładnie tak. Czyli jesteśmy w pewnym sensie innowatorami. Tak. Właściwie wy jesteście innowatorami. I ile już takich macie papierków w PCC? Wiesz co? Różnie ludzie przynosili. Rekordzista przyniósł 2000 sztuk. 2000 sztuk? Tak. Czyli jest bogaty już? No mam 2000 tokenów. 2000 tokenów PCC. A jaka jest maksymalna podaż tokenów? Wiesz co? Jest ich tyle, ilu obywateli, czyli ponad 38 milionów. 38 milionów. Co będzie z resztą tokenów? Tego jeszcze nie wiemy. Moi drodzy, tutaj mamy mocną ekipę, która protestuje przeciwko podatkom od kryptowalut. I tutaj, no trudno się takiej ekipie sprzeniewierzyć, trudno się im sprzeciwić. Ja uważam, że wygraliśmy na razie bitwę, ale nie wojnę. Można to tak to nazwać bardziej. Pierwsza bitwa stoczona i wygraliśmy to pod tym względem, że mamy zniesione to PCC. Mhm. Ale to nie jest koniec, to jest dopiero początek tego wszystkiego. Czyli w ogóle nie chcemy płacić podatków? Nie, ja nie mówię o niepłaceniu podatku. Znaczy, fajnie by było, gdybyśmy nie musieli płacić tych podatków. Ale no nie ukrywajmy, że żyjemy w Polsce, gdzie płacimy te podatki, więc musimy się do tego dostosować. Chodzi tutaj bardziej o to, żebyśmy jeszcze uregulowali tą sprawę krypto na krypto podatków, bo to jest duży problem i nie chcielibyśmy tego jednak płacić, bo często się zdarza, że jednak ten zysk, jak szybko był, tak szybko go tracimy, bo tak na tym polega ten rynek. Więc tutaj jest kolejny postulat, o który będziemy dalej walczyć. No i przede wszystkim regulacje rynku kryptowalut po to, żebyśmy, tak jak już mówiłem wcześniej, po to, żebyśmy mogli normalnie rejestrować firmy w Polsce. Po jakiej średniej cenie kupiłeś Bitcoina? Nie pamiętam już. Bo jesteś taki wyluzowany, więc chyba po dobrych cenach. No, 2 lata temu. A, to jest inna sytuacja, bo tutaj co pomiędzy okrzykami o podatki, to jest kiedy Bitcoin zacznie rosnąć. Kiedy zacznie rosnąć? Jak dla mnie to on już dużo urósł. Czyli już powinien spaść, tak? Znaczy dla mnie... A wiesz, że ludzie nas słuchają. Przepraszam. Zaraz pójdą unsuby. Ale to do nich, to do was, nie do mnie. Jak? Podpiszemy oficjalnie. Nie no, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, no to co? No na razie mamy na zielono wszystkie altcoiny. Oby jak najdłużej. Ale ja nie pytam o ostatnie 5 minut. A ogólnie? No to ogólnie. Co, tylko 3 miesiące było spadków. Cały tamten rok był przecież samym wielkim wzrostem. Wierzysz w analizę techniczną? A Rafał tam stoi, nie wiem, czy mogę zaraz mówić. Rafała zaraz zapytamy. Znaczy, słuchajcie, jeżeli chodzi o analizę techniczną, to ona jest potrzebna przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, żeby nie wchodzić w nieodpowiednim momencie. Jeżeli kupujemy jakiegoś altcoina, ostatnio Verge jest tak popularny, więc mogę powiedzieć, że jak kupujemy Verge'a. Jak Verge, to i Pornhub, tak? Tak. Co jest bardziej popularne? Pornhub. Czyli Verge się podpiął pod sukces Pornhuba, tak? No nie inaczej. No. Verge już się próbował podpinać wiele razy i miał milion sponsorów. Nie, ale nie mówmy o tym słabym projekcie, ale ogólnie mówiąc do sedna, no to musimy wiedzieć, kiedy kupić. Jeżeli mamy, przeczytamy, zrobimy research, ten white paper cały i tak dalej, posłuchamy kogoś na YouTubie, że trzeba to też kupić, no to nie kupujmy w ślepo, tylko zobaczmy na tej analizie technicznej, czy mamy akurat już wystrzał i widzimy same zielone świeczki, no to znaczy, że chyba powinniśmy poczekać i kupić to dopiero, kiedy to opadnie, nie? Jak oceniasz fakt, że stoimy na chodniku tutaj jako nie my jako prasa, ale tutaj uczestnicy wydarzenia, a nie zostali wpuszczeni za szlabany? Moim skromnym zdaniem jest to skrajna niegościnność i tego typu decyzja może doprowadzić do eskalacji nienawiści w stronę społeczności kryptowalutowej, między innymi dlatego, że gdyby, w pewnym momencie przez to, że chodnik jest zajęty i ktoś wpadł pod samochód, to na kogo spadłaby wina? Moi drodzy,
Przed nami nie byle kto, bo Rafał Zaorski znany wszystkim. Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z takim ważnym wydarzeniem jak test gimnazjalny i tam na rozprawce z języka polskiego najczęściej wybieranym tematem było, że analiza techniczna nie działa. Powiedz mi, jaki ty masz, w jaki sposób ty to robisz, że masz taki wpływ na młodych, zwłaszcza traderów, którzy po prostu chłoną od ciebie całą tę wiedzę? Ja muszę się przyznać, że oblałem test gimnazjalny. Wow. Albo pisałeś pewnie, że analiza techniczna nie działa, a pewnie jakiś szkoleniowiec to sprawdzał. Nie, żyłem w czasach, kiedy nie było jeszcze gimnazjów. A. Nie chodzi o to, że analiza techniczna nie działa. Ona po prostu powoduje, że masz jakąś strefę komfortu, w której podejmujesz decyzję. Ale ta strefa komfortu jest złudna, bo równie dobrze możesz rzucać kostką i na tej samej podstawie podejmować decyzję, nie? A jedyne, na co mamy wpływ, to wyjście. I to będę twierdził non-stop, ale to jest tylko i wyłącznie zdanie. Zobaczcie, że cały TJT jest przeciwko mnie z tą analizą techniczną i sobie jaja ze mnie robią. No i dobrze, no niech robią. Bo w ogóle ty jesteś uważany za takiego trochę trolla, prawda? Jest wiele osób, jest wiele takich poważnych osób w branży, którzy nie wiem dlaczego, ale koniecznie chcą z tobą polemizować i potem wychodzą na tym, no jak na tym wychodzą, średnio. Ale kto na przykład? No, nie będę mówił, ale na przykład jak robiłeś ostatnio live, no to tam... No to na przykład Viking tam mocno cię punktował, no nie? A to tak, wiesz, troszkę... Viking jest bardzo inteligentnym gościem. No właśnie. Ja go cenię za to. Bardzo fajne ma obserwacje, nie? A jednocześnie ty jest zakochany mocno... I Cimoku, nie? Albo i chomiku, jak niektórzy mówią na to, nie? No i ja mówię o czymś, co jest takiego z punktu widzenia naukowego jasne dla wszystkich. Nie da się udowodnić, że analiza techniczna jest powtarzalna, więc nie działa. Jest jakąś formą metod, które powodują, że czujecie się bezpieczni z nią, ale nigdy nie wytworzy metody pewnej. Z tego tylko powodu, że analiza techniczna próbuje racjonalizować rynek, coś co nie jest zracjonalizowane, bo to jest walka konkurencyjna pomiędzy popytem i podażą. A to, co narysował wykres, to jest tylko zapis, taśma, zapis tego, co się wydarzyło na rynku i niekoniecznie ma wpływ na przyszłość. Sama cena tak, ale co się rysuje na tej cenie, to nie ma aż takiego znaczenia, bo cena jednak ci mówi, ile straciłeś, ile zyskałeś, czy coś jest tyle warte, jesteś w stanie policzyć, czy ci się to opłaca. Fajny przykład ostatnio ktoś na grupie dał, że jakąś kopalnię kupowali od górników w tym. Kopalnia krypto, tak? Nie taką kopalnię krypto. No, zwykłą kopalnię, jakaś spółka skupowała akcje, udziały kopalni przed debiutem od górników bezpośrednio i skupywali to chyba za 5 zł, a sprzedawali za 15, przybitka była 300%. No i to jest tak naprawdę, też zrobili trading, po prostu poszli do ludzi, skupili to, tylko zrobili to na żywo. A to, co my robimy na wykresach, no często osoby, które grają tylko, zaczynają swoją spekulację, przygodę od MT4, nie rozumieją, że z tyłu są jakieś oferty, że trzeba dostać jakieś wypełnienie, jest jakaś taśma, czyli te oferty się biją między sobą, ktoś stawia pozycję, wywala, ktoś komuś nagle stwierdzi, że się mu to opłaca, wywala cały karnet, nie? I tego brakuje, uważam, osobom, które zaczynają od MT4, muszą poczuć prawdziwy rynek i się cieszę nawet, że Bitcoin jest, bo na bitcoinowych giełdach, no jest prawdziwy rynek mimo wszystko, nie? Są tam oferty, nie? Czyli poczekaj. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że, bo to, co teraz powiedziałeś, jakby prowadzi do jednej prostej konstatacji, że ostatnie spadki Bitcoina się nie zatrzymały na FIBO 61,8. Stop na kapitale albo wcale, tak? Nie. W przypadku zarządzania kapitałem? To są pewne takie rzeczy, które powodują, że wyłączasz się, nie? Jest taka schematyka straty. Kiedyś próbowałem to na jednym wykładzie powiedzieć, bo mało kto, każdy mówi jak zarabiać, a mało osób zajmuje się psychologią straty. Czyli straciłeś 10%, mówisz... Odbije, to jest tylko 10%, idzie na 20%, nie, wytrzymam się, to musi odbić, nie? Schodzi to na minus 40%, mówisz, nie, no to już jest za późno, nie? Mogłem sprzedać wcześniej, nie? Teraz bym odkupił, ale trzymam. Jest poniżej 50%, wiele osób zamyka komputer i mówi, ja pierdolę, dobra, ja niech to odbije samo, nie? Wracasz, a tam już jest zero, nie? Rozumiesz? I tak często wygląda strata, bo ludzie sobie im dłużej jakby są przyzwyczajeni do tego, że chcą trzymać, jakby my jako ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do tego, żeby wytrzymywać ciężkie warunki, dlatego między innymi tu jesteśmy, nasi przodkowie przeżyli, twój pradziadek zatłonił twoją babcię i jeszcze przeżyli i spodzili twoją babcię i tak dalej, więc przetrwały najsilniejsze geny, które się nie poddały. Kilka pokoleń. Które się nie poddały, rozumiesz, o co chodzi, nie? I to brak poddawania mamy w sobie, a na giełdzie jest tak, na rynku, jest taki absurd, odwrócona ewolucja, że jak szybko się poddajesz, jak widzisz, że nie idzie, to wygrywasz, a jak trzymasz, kiedy idzie ci dobrze, jest okej. A zobacz, że w wielu eksperymentach wykazywano, że dziecko zadowoli się
cukierkiem teraz, niż odłożonym cukierkiem Opóźniona gratyfikacja i tak dalej. Opóźniona gratyfikacja. I z czego to wynika? Z tych samych mechanizmów, które występują na giełdzie. Jak sobie to uświadomimy, zaczynamy to kminić. Więc ten mózg jest jednocześnie naszym sprzymierzeńcem, bo jesteśmy największym drapieżnikiem w środowisku, a jednocześnie jest też naszym takim krzyżem, nie? Który musimy mieć całe życie, no bo ty musisz rozkminiać. Ale Rafał to jest storyteller, jak on coś powie, to aż się... A zdajesz sobie sprawę, że umrzesz, nie? Zdaję sobie sprawę. No właśnie, i musisz sobie z tym jakoś poradzić. A propos jeszcze takich antropologicznych wtrętów, goryle bonobo, czyli te najbardziej rozwinięte, nie wiem czy wiecie, ale już dzisiaj zaczynają sobie układać takie kopczyki z kamieni, co jest rozumiane przez badaczy jako pewne zaczątki kultu. A to są najbardziej rozwinięte istoty poza ludźmi. A ja słyszałem, że one zaczęły kopać bitcoina, tylko tak. Jeszcze nie wiedzą, w którym miejscu. No to jest dobre. Tutaj widzicie wieloznacznie. Jeszcze na koniec chciałbym, żebyś pozdrowił szkoleniowców, no i sprzedawców różnych systemów, które odmienią twój trading. Jakbym chciał otwierać... Dobre słowo. Dobre słowo? Jakbym chciał otwierać koperty, to założyłbym pocztę. O.